Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Zatrudnię kierowcę kategorii C plus E w ruchu krajowym. Codzienne powroty do domu. Praca od poniedziałku do piątku. Telefon 508 133 151 w godzinach od 9 do 17. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Już 28 i 29 maja czekają nas w Bolesławcu dwa dni pełne rozrywki, niesamowitych emocji i superatrakcji rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. Na wspólną zabawę zapraszają Gmina Miejska Bolesławiec i Miasto Czeska Lipa. A wszystko w ramach projektu Pokonujemy Granice, sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania. A zatem, sobotę już dziś planujemy z dziećmi na Wiadukt Plaza. 28 maja to bowiem Dzień Dziecka w Euroregionie Nysa i festyn Aktywna Rodzina. Niedziela to ukłon w stronę seniorów, którym składamy propozycje nie do odrzucenia. Udział 29 maja w festynie Aktywny Senior. Zapraszamy! W dniach 25-29 maja w Nowogrodźcu odbędzie się 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla. Podczas muzycznego święta usłyszymy znakomitych artystów z Polski, Ukrainy i Holandii. Jesteśmy pewni, że 14. edycja festiwalu będzie wspaniałym przeżyciem artystycznym. Spełni oczekiwania publiczności i rozbudzi apetyt na więcej. Czekamy na Państwa w Nowogrodźcu. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w poniedziałek 23 maja i zapraszam na wydarzenia. Przedszkole publiczne nr 5 w Bolesławcu świętuje jubileusz 45-lecia. Z tej okazji dzieci i zaproszeni goście wzięli udział w urodzinowej imprezie. Piątek był wyjątkowym dniem w przedszkolu nr 5 w Bolesławcu. Codzienny rozkład dnia zastąpiło jedno wydarzenie – urodzinowa impreza, a wszystko z okazji 45-lecia placówki.
przedszkole przy ulicy Zygmunta Augusta otwarto 1 kwietnia 1977 roku. Wówczas było to przedszkole numer 9, które miało 6 oddziałów, do których uczęszczało 190 wychowanków. W 10 roku istnienia nadano placówce imię Jana Brzechwy. W 2002 roku zmodernizowana została elewacja budynku, a w 2003 dobudowano salę dla oddziałów żłobkowych. W 2006 roku zmienił się numer przedszkola. Od tego czasu placówka funkcjonuje jako miejskie przedszkole publiczne numer 5. Happy Kindergarten, czyli szczęśliwe przedszkole. To wedle tej idei, jak podkreśliła dyrektor Wioletta Jaworowska, przedszkole postanowiło uczcić jubileusz. Urodzinową imprezę otworzył i życzenia złożył prezydent Bolesławca Piotr Roman. A potem na wszystkich czekały już tylko urodzinowe atrakcje. Zabawy z DJ-em, basen z piłeczkami, malowanie twarzy, cukrowa wata, popcorn, czekoladowa fontanna i okazały tort. Nie zabrakło tradycyjnego 100 lat. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Na pamiątkę jubileuszu prezydent Bolesławca Piotr Roman i dyrektor przedszkola Wioletta Jaworowska w asyście przedszkolaków posadzili drzewo. Klon. Swój obecny wygląd przedszkole zawdzięcza gruntownemu remontowi i modernizacji, jakie przeprowadzono w 2010 roku. Przebudowano wówczas kuchnię, salę i łazienki dla dzieci. Rok później przedszkolaki dostały nowy plac zabaw. Obecnie w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały przedszkolne i 2 grupy żłobkowe. Lwowskie piosenki Tońcia to tytuł koncertu, jaki w minionym tygodniu odbył się w Bolesławcu w sali Forum. W przedwojenne lwowskie klimaty wprowadził widzów aktor scen warszawskich Stanisław Górka. A ja się z Lwowa nie ruszę za próg, za skarby taskasz mnie Bóg. W muzyczną wędrówkę po przedwojennym Lwowie zabrał bolesławian aktor Stanisław Górka, który na scenie Forum wcielił się w rolę niezapomnianego Tońcia, który, jak niektórzy zapewne pamiętają, wespół ze Szczepkiem tworzył Wesołą Lwowską Falę, najpopularniejszą audycję radiową w przedwojennej Polsce i jedną z najpopularniejszych w historii polskiego radia. I to właśnie piosenką Szczepka i Tońcia z filmu Włóczęgi, znaną także pod tytułem Tylko we Lwowie, Stanisław Górka rozpoczął występ w Bolesławcu. Bo co chcesz to? Nim ma jak lwów. A że Szczepko i Tońcio osłynęli z zabawnych skeczy i monologów, także Stanisław Górka nie stronił od takowych. Aktor dał m.in. krótki wykład z anatomii w wersji lwowskiej. Lwowiak nie ma głowy, inu kalapitry, która do myślenia fajnie jemu służy. Nosi ona też czasem nazwę makitry. Nazwę kustumachi obdarzoną kości. Nogi to są kuli, a stopy pedały. Ręki to są graby, bybechi wnętrzności. Tak se części ciała lwowiaki nazwały. Lwowski program warszawskiego aktora to próba ocalenia pamięci i spadku po ostatnich lwowskich batiarach, czyli potocznie ludziach lwowskiej ulicy, którzy jak sami zwykli mawiać rano w gazecie, wieczorem w kabarecie. Lwowskie piosenki Tońcia były okazją do zapoznania bolesławian z działaniami pomocowymi na rzecz ukraińskich uchodźców. Jacek Żukowski mówił o aktywności Bolesławieckiego Ośrodka Kultury na rzecz obywateli Ukrainy. Angażujemy się w każdą akcję przynoszącą realną pomoc oraz ułatwiającą adaptację w naszym mieście. Podstawową pomocą jest oczywiście zapewnienie dachu nad głową. I proszę Państwa, w Centrum Integracji Europejskiej Kulturalnej mieszka obecnie 29 osób, 2 psy i 1 szynszyla z Ukrainy.
A jest to już druga grupa. Pierwsza znalazła już domy dalej. Organizujemy lekcje dla dzieci i dorosłych pomagające w trudnej nauce naszego alfabetu. No i niełatwego języka polskiego. Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Barbara Smoleńska mówiła o działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowanych przez Towarzystwo wspólnie z Miejską Biblioteką. Stworzyliśmy w bibliotece kącik z literaturą kresową, kącik z literaturą w języku ukraińskim. Prowadzimy lekcje języka ukraińskiego dla uchodźców z Ukrainy. Członkowie towarzystwa wspierani przez panią Izabelę Szymańską, pracownika biblioteki, prowadzą comiesięczne, cykliczne spotkania pod hasłem poszukiwania genealogiczne, to są zajęcia z młodzieżą. To właśnie głównie do młodzieży skierowane było zaproszenie na lwowski koncert Stanisława Górki, któremu na fortepianie akompaniował Andrzej Bergman. Z radości gładzi brzuch. No. Dzisiaj w wydarzeniach w skrócie powiemy m.in. o nowej organizacji ruchu na Placu Wolności, inicjatywie podjętej w sprawie bolesławieckiej ceramiki oraz podsumujemy z policją akcje na powiatowych drogach. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu organizuje festyn i zaprasza dzieci i młodzież wraz z opiekunami z powiatu bolesławieckiego na plac główny przed dworcem PKP we Wrocławiu już 30 maja w godzinach od 10 do 13. Policja przygotowała z tej okazji wiele atrakcji. Pod koniec minionego tygodnia w ciągu zaledwie kilku dni policjanci zatrzymali na drogach powiatu bolesławieckiego 4 kierujących niestosujących się do sądowego zakazu, 2 nietrzeźwych kierujących, gdzie u jednego z nich badanie na zawartość alkoholu wykazało 3 promile, a drugi mając 1,7 promila spowodował kolizję. Funkcjonariusze ujawnili też 2 osoby, które wsiadły do auta po zażyciu narkotyku. Ponadto 31-letni mężczyzna poruszał się samochodem, mając cofnięte uprawnienia. Od dziś obowiązuje nowa organizacja ruchu na Placu Wolności. Nowość polega na zmianie kierunku ruchu pojazdów, który odbywał się będzie od ulicy Chrobrego do ulicy Ogrodowej. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo oraz uprościć komunikację od Placu Wolności w kierunku centrum. Do wprowadzonych zmian dostosowano oznakowanie pionowe i poziome. W najbliższą środę odbędzie się sesja Rady Miasta. Przed jej rozpoczęciem o godzinie 8 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym odbędzie się uroczystość poświęcenia sztandaru miasta. Wśród projektów uchwał, które będą rozpatrywane, znajdzie się m.in. projekt w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą Budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych przy ulicy Staroszkolnej, w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy i udzielenia pomocy dla zbaraża w Ukrainie. Strażacy z Bolesławca i Warty Bolesławieckiej pomogli przygniecionemu mężczyźnie, który wykonywał pracę pod naczepą samochodu ciężarowego w Tomaszowie Bolesławieckim. Kierowca został uwięziony pomiędzy naczepą przewożącą wielkogabarytową konstrukcję, a tylną częścią ciągnika siodłowego. Poszkodowany był przytomny, miał przyciśnięty brzuch i klatkę piersiową. Strażacy zdemontowali element konstrukcyjny z ciągnika siodłowego, co umożliwiło dotarcie do poszkodowanego. W piątkowe popołudnie przedstawiciele firm ceramicznych działających na terenie powiatu bolesławieckiego, władz samorządowych, Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Bractwa Ceramicznego i Miejskich Instytucji Kultury podpisali deklarację współpracy dotyczącą wpisu ceramiki bolesławieckiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest to pierwszy krok inicjujący działania, które mają doprowadzić do zgłoszenia ceramiki bolesławieckiej na listę UNESCO. Deklarację podpisało 29 depozytariuszy. Do grupy inicjatywnej można dołączyć w dowolnym momencie.
Przy widowni wypełnionej niemal do ostatniego miejsca dzieci z pracowni plastyczno-teatralnej MDK-u Kreatorki 2 brawurowo zagrały w przedstawieniu Orzeszek. Teatrzyk niby dla dzieci, ale z uniwersalnym przesłaniem również dla dorosłych. Było trochę do śmiechu, sporo wzruszeń i emocji, a z tego wszystkiego wyszła znakomicie przygotowana opowieść o przyjaźni, jedności i potrzebie ochrony przyrody. Spektakl na podstawie bajki Marii Kownackiej wyreżyserowała Renata Dorosz, która też własnoręcznie wybudowała scenografię i przygotowała kostiumy. Tylko do końca maja osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego mają czas na rozliczenie się z ZUS-em. Wszyscy ci, którzy dorabiają do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, muszą do końca maja powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych od początku marca ubiegłego roku do końca lutego tego roku. Ktoś, kto dostaje od nas świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, może oczywiście dodatkowo pracować i dorabiać, ale z tych dodatkowych przychodów musi się z nami rozliczyć. I dlatego do końca maja osoby zatrudnione muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za dany rok rozliczeniowy, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą samodzielnie oświadczenie. Na rozliczenie jest czas jak co roku do końca maja. Każda osoba musi uważać na graniczne kwoty przychodu, ponieważ ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie. Rzeczniczka zapewnia, że w zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla klienta, ZUS rozliczy świadczenie z przychodu z każdego miesiąca osobno lub z łącznego przychodu z całego okresu rozliczeniowego. ZUS może zmniejszyć wypłatę, gdy przychód przekroczy 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, a zawiesić po przekroczeniu 70%. Dopuszczalna roczna kwota przychodu wynosi obecnie prawie 17 tysięcy brutto. Graniczna roczna kwota przychodu wynosi ponad 47 565 zł brutto. Po wydarzeniach zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody dla Bolesławca na wtorek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro o stałej porze. W nocy z poniedziałku na wtorek termometry pokażą w Bolesławcu 14 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 21 stopni. Zachmurzenie we wtorek będzie umiarkowane. Możliwe będą też przelotne opady deszczu. Ciśnienie tego dnia wyniesie 1007 hektopaskali. Wiatr osiągnie prędkość 13 km na godzinę. Powieje z zachodu. Jeden region. Wiele tajemnic. Jedna pasja. Wiele tras. Znajdź tę najlepszą. Odkryj Dolny Śląsk. Thank you.
Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Technik informatyk to zawód ciekawy i bardzo dobrze opłacany. Według pracodawców zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie będzie wciąż bardzo wysokie. Uczniowie podczas zajęć praktycznych mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną pracownię informatyczną, w której dostępny jest sprzęt m.in. do druku 3D. Myślę, że wielu osobom mogę polecić ten kierunek. Informatyka jest ceniona na rynku pracy. Potrzebni są zarówno programiści, specjaliści od baz danych, graficy. Przez kilka lat w naszej szkole nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy. Potrafię tworzyć lokalne sieci komputerowe, potrafię naprawiać sprzęt komputerowy, potrafię tworzyć i zarządzać bazami danych, witrynami internetowymi oraz aplikacjami internetowymi. Społeczność szkolna Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach czeka na Was. Zapraszamy. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę.